Matura 2020, teoria, zadanie trzecie, oczywiście z matury z informatyki rozszerzonej, pod tytułem Testy, prawda, fałsz. Omówienie wrzucimy na stronę maturainformatyka.buzinfo.pl, gdzie zbieramy wszystkie materiały dotyczące matury. Podpunkt pierwszy. Należy umieć odczytać zegar binarny. Tak na marginesie, fajnie byłoby mieć taki zegar na rękę. Żeby było prościej, nie odczytujemy minut, czy na przykład dwie środkowe kolumny od 0 do 59, tylko osobno cyfrę dziesiątek, osobno cyfrę jedności. No to czytamy. Może od razu przykładowe do rozwiązania. Przykłady do rozwiązania. Tutaj, które mamy godzinę? Oczywiście to jest 2 do 0, 2 do 1, 2 do 2 i 2 do 3. Wszystkie zaczerwione punkty musimy zsumować. Czyli co? 2 do 1, czyli 2, 2. 22, zgadza się. Tutaj mamy 2 i 1. 2 do 0 plus 2 do 1, czyli 3 i 0, 30. W porządku. To się też zgadza. 30. Tu mamy 4 oraz 8 plus 1, czyli 9. 49. A tu mamy 48. To znaczy, że ktoś odczytał błędnie i tu musimy zaznaczyć fałsz. Zegar B. 0, 7. 4, 3 i 1. Czyli 0, 7, zgadza się. 58. 4, 1 to jest 5 i 8, jak najbardziej. 3 i 5, czyli 35. Tak, to jest prawda. Zegar C. 1, 0, 10. 4, 4 minuty, w porządku. 2 i 4, 24, to jest prawda. Fałsz, prawda, prawda. Ostatnie. 1, 7, 17. 4, 8 plus 1 to jest 9, 49, a tu mamy 48, już mamy błąd. Jeszcze zweryfikujmy minuty. 4 plus 1 to jest 5 i 2, 52, a tu mamy 54, a nawet dwa błędy mamy w odczycie w zegarze D. Fałsz, prawda, prawda, fałsz, co zweryfikujemy z odpowiedziami, zgadza się. Fałsz, prawda, prawda, fałsz. Podpunkt drugi. Mamy dany algorytm. N jest nieujemną liczbą całkowitą. Modulo to reszta zdzielenia, a div to część całkowita zdzielenia. Jak ten algorytm będzie funkcjonował? Będę go powtarzał w pętli tak długo, dopóki N, które zostanie nam zadane dla każdego z podpunktów osobno, nie wyzeruje się. Dopóki jest większe od zera, dopóty będę wykonywał te operacje. Na początek ustawiam sobie jakiś wynik na zero i co ja będę robił? Będę zwiększał ten wynik poprzez dodanie do niego tej wartości. I kluczowe w tym algorytmie są oczywiście ten zapis, który tutaj zaznaczyłem i ten zapis. Bo co to jest ndiv10? Weźmy przykładową taką liczbę. Ta liczba div10, to proszę zauważyć, w wyniku da to. Po prostu odrzucamy cyfrę jedności. A reszta zdzielenia to jest właśnie ta odrzucona cyfra. Czyli tu mamy tę odrzuconą cyfrę z prawej strony i dodamy ją do wyniku, a w kolejnym obiegu pętli będę rozpatrywał skróconą liczbę o właśnie tę odrzuconą cyfrę. Innymi słowy, będę dodawał do wyniku kolejne cyfry od prawej strony, w wyniku uzyskując sumę cyfr danej liczby. I pytanie pierwsze, czy w wyniku wykonania tego algorytmu dla tej liczby zmienna W przyjmie wartość 30? Jeśli sumujecie te liczby, to zauważycie, że wychodzi 14, 22 i 9, 31, a zatem nie, fałsz. Po wykonaniu algorytmu dla liczby N, wartością zmiennej W jak wynik jest suma cyfr liczby N w zapisie dziesiętnym. Oczywiście tak. To jest to, co przed chwilą sobie omówiliśmy. Podczas wykonania algorytmu dla N równego 1, 2, 3, 4 w kolejnych iteracjach pętli zmienna wynik przyjmie wartość 1, 3, 6, 10. Sprawdzamy. Nie, no na początek już widzimy, że 4 przyjmie. Potem 7, bo dodamy do tego 3. Potem 9 i na końcu 10.
Oni zrobili dokładnie odwrotnie. Z tej strony pobierali cyfry. 1 plus 2 to jest 3, plus 3 to jest 6 i na końcu uzyskali 10, czyli podeszli do naszej liczby n z odwrotnej strony. Po wykonaniu algorytmu dla n równego 5 jedynek, zmienna wynik przyjmuje wartość 5, co już potwierdziliśmy, bo wiemy, że jest to suma tych cyfr. Sprawdzamy nasze odpowiedzi. Fałsz, prawda, dokładnie tak jak przeanalizowaliśmy. Punkt trzeci. Mamy dwa komputery w sieciach o maskach 255, 255, 255, 0. To mamy takie same maski. To znaczy, że wielkość obu sieci, bo jedną z informacji, które możemy zaczerpnąć z maski, jest wielkość sieci, są takie same. Ich adresy są następujące. Taki oraz taki. O czym nam mówi maska? O tym, że tu, gdzie mamy w masce jedynki, a mamy zawsze te jedynki od lewej strony, widzimy, że na tych trzech bajtach, czy jak ktoś woli mówić o oktetach, na tych trzech bajtach mamy same jedynki, to jeżeli chcemy, żeby adresy były w tej samej sieci, to na tych samych bitach, gdzie tu mam jedynki, nie wolno mi nic zmienić. Pytanie, czy komputer A i B są w tej samej sieci? No sprawdzamy. Tu mamy jedynki na pierwszych trzech bajtach. To znaczy, że te fragmenty adresu i ten fragment adresu muszą być takie same. Są? Jak najbardziej. Są w tej samej sieci. Prawda. Adresem sieci dla komputera A, dla komputera B też, bo już wiemy, że są w tej samej sieci, jest następujący adres. Co to jest adres sieci? To jest najmniejszy możliwy adres tej sieci i nie służy do adresowania konkretnego hosta czy komputera, tylko do zarządzania całą siecią. Sprawdzamy. Na tych trzech pomastach wiemy, że na tych trzech bajtach nie wolno mi nic zrobić. Natomiast tutaj mam cały bajt wyzerowany, czyli 8 bitów zerowych. Co znaczy, że tutaj mogę sobie hasać jak chcę i cały czas będę w obrębie tej samej sieci. No to, żeby mieć najmniejszy możliwy adres, to tu wpisuję same zero. I co uzyskuję? Właśnie taki adres. Ostatnie bajt to 0 i jest to oczywiście adres tej sieci. Na marginesie, gdybym tu, gdzie jest maska wyzerowana, wpisał maksymalną wartość, czyli same jedynki, tutaj bym uzyskał akurat 255. To uzyskałbym tak zwany adres rozgłoszeniowy tej sieci, czyli taki, który dojdzie do wszystkich hostów w tej sieci. Oczywiście antyspamowe narzędzia zablokują taki pakiet informacji, ale kiedyś to było wykorzystywane. Podpunkt drugi. Adresem sieci dla komputera, a to już ustaliliśmy, że jest to prawda, dla maski takiej, którą tutaj już wcześniej omówiliśmy, są dostępne 254 adresy hostów. Już ustaliliśmy, że wielkość maski mówi o wielkości sieci. Ile mam do dyspozycji adresów? Tam, gdzie mam zera, mogę sobie hasać, a tu nie wolno mi nic zmieniać. No to ile, na ilu bitach mogę sobie hasać? Na 8. 2 do 8 to jest 256 różnych kombinacji adresów. 256 minus adres sieci i minus adres rozgłoszeniowy, o którym powiedziałem. A zatem 254 adresy hostów, czyli jest to prawda. Są jednak też tacy, którzy odejmują od ilości adresów hostów jeszcze jeden adres. Adres bramy. Jeżeli chcemy, żeby nasza sieć i komputery w niej wpięte miała dostęp do internetu, czy choćby do sieci nadrzędnych, to musi istnieć w obrębie jej adresacji także brama. Ona oczywiście może być jednym z hostów, więc zostańmy przy liczbie 254. Tak na marginesie, brama bardzo często jest utożsamiana z routerem, choćby takim z antenką, które często posiadamy w domach. Brama to tylko fragment takiego routera. Router ma dużo więcej możliwości. Żeby dostać się do nadrzędnych sieci, wystarczy brama. A czy korzystamy dodatkowo z funkcji routera? Najczęściej tak. Jednak nie jest to to samo. No dobrze, punkt czwarty. Adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy komputer B, a zatem także i A, to taki.
rozgłoszeniowy, czyli największy możliwy. To musi się zgadzać, a tutaj dajemy same jedynki, czyli 255. Tu mamy 255, to się zgadza, ale to się nie zgadza. Tu musiałaby być dziesiątka, żeby był to adres rozgłoszeniowy tej sieci, czyli 3 razy prawda i fałsz. Dokładnie tak. I ostatni podpunkt tego zadania. Mamy tabelę pracownicy i zapytanie SQL. Wybierz gwiazdka, czyli wszystkie pola, wybierz wszystkie pola z tej tabeli pracownicy, gdzie pensja jest mniejsza niż 2000, tu jest równa 2000, czyli 3 takich będzie. I posortuj wyniki po polu staż. W jaki sposób? Desk. Można by roboczo przyjąć malejąco, ale dokładniej jest to kolejność nierosnąca. No to sprawdzamy. Wynik powyższego zapytania to 3. No nie, bo my wypisujemy wszystkie pola. Owszem, dla 3 pracowników już sprawdziliśmy, że 3 się łapie, ale my wypisujemy wszystkie pola. To za chwilę dojdziemy do punktu drugiego. Gdybyśmy chcieli uzyskać liczbę 3, czyli liczbę tych pracowników, przed gwiazdką dalibyśmy funkcję count, czyli zlicz ilość tych rekordów. Count, gwiazdka w nawiasach i potem to samo, uzyskalibyśmy 3. Natomiast wynikiem powyższego zapytania jest właśnie to. Widzimy tych 3 pracowników, którzy mają pensję poniżej 2000 oraz posortowanych nie w takiej kolejności, jak byli w tabeli, tylko nie rosnącą po stażu. Wynikiem zapytania, prawda oczywiście, wynikiem zapytania będą wiersze z tabeli pracownicy zawierające wszystkie dane z tej tabeli, tak wszystkie, gwiazdka, dotyczące pracowników, dla których wartość z kolumny pensja jest mniejsza niż 2000, oczywiście, posortowane nierosnąco, bardzo dokładnie, precyzyjnie odpowiedziane, według parametru staż. Tak, to jest dokładnie, w wyniku uzyskujemy tę tabelę, a zatem jeżeli ten punkt jest prawdziwy, no to ten też jest prawdziwy. Tak stworzyliśmy tę tabelkę. Wynikiem powyższego zapytania jest takie zestawienie. No nie, gdybyśmy chcieli mieć okrojoną tabelę do kilku tylko pól, no to zamiast gwiazdki musielibyśmy wymienić po przecinku te pola. Czyli to jest nieprawdziwe, co oczywiście też zweryfikujemy. Fałsz, prawda, prawda, fałsz na końcu. I to kończy nam zadania z części testy prawda, fałsz z matury z informatyki rozszerzonej 2020.